Proszę Państwa, wbrew pozorom, to, co zawsze staram się Państwu na takich spotkaniach pokazywać, to jest fakt tego, że mamy do czynienia z różnego rodzaju odpowiedzialnościami, czyli różnymi formami tej odpowiedzialności. I my się najczęściej koncentrujemy na odpowiedzialności podatkowej. Proszę zobaczyć, tu jest biuro, a tu jest odpowiedzialność podatkowa. Oczywiście myślę cały czas tutaj o tym, że my reprezentujemy klienta, no bo my jako biuro, które samo się rozlicza, oczywiście ponosimy odpowiedzialność podatkową, ale to nie jest teraz ta perspektywa, tak? Naszą perspektywą jest to, że biuro rachunkowo obsługuje klienta i proszę zwrócić uwagę, to klient, to ten podatnik tutaj ponosi odpowiedzialność podatkową. My nie ponosimy odpowiedzialności podatkowej za działania naszego klienta. Proszę Państwa, my ponosimy tą odpowiedzialność. Dlatego też na szkoleniach związanych z prowadzeniem biura ja pokazuję Państwu przepisy prawa cywilnego, a nie podatkowego, dlatego że, proszę Państwa, tutaj ta umowa, nawet gdyby ona nie była zawarta w formie pisemnej, ale umowa jest po prostu relacją, która istnieje pomiędzy mną a moim kontrahentem, proszę Państwa, ta umowa w tym momencie determinuje moją odpowiedzialność cywilną. I proszę Państwa, na nią mogą mieć wpływ te nasze odpowiedzialności podatkowe podatnika. No bo jeżeli ja go źle rozliczę i to było moje nieprawidłowe działanie, to ma wpływ na jego odpowiedzialność podatkową i w tym zakresie on będzie miał do mnie roszczenie. Natomiast proszę Państwa, nie daj Boże, my tej odpowiedzialności podatkowej nie ponosimy bezpośrednio. My ją ponosimy pośrednio przez odpowiedzialność cywilnoprawną. I to niesie ze sobą dwie daleko idące konsekwencje. Proszę Państwa, na jednym z webinariów, tutaj, które były przygotowaniem czy też wstępem do tego naszego dzisiejszego spotkania, ktoś z Państwa zwrócił uwagę, że przecież przy tym całym zamieszaniu, jakie nam powstało w związku z Nowym Ładem, minister finansów napisał, że organy podatkowe nie będą tutaj występowały z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla podatników, jeżeli podatnik coś źle rozliczy. Proszę Państwa, to jest ta relacja. Czyli mówiąc wprost, organ podatkowy nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji w stosunku od podatnika, jeżeli on coś źle rozliczy. A proszę Państwa, jak to się przekłada na tą relację? W ogóle się nie przekłada. W ogóle się nie przekłada, bo tak naprawdę, żebyśmy my nie ponosili odpowiedzialności w stosunku do klienta, to klient nas musi zwolnić z tej odpowiedzialności, ewentualnie może nie móc wykazać tej szkody, którą poniósł, jeżeli w relacji do organu podatkowego on nie miał tutaj tych negatywnych konsekwencji. Ale proszę Państwa, tego typu zapewnienia ze strony Ministerstwa Finansów nie przekładają się wprost na zakres naszej odpowiedzialności. Dlatego też tutaj, tak jak Państwo widzą, coś, co ja szeroko rozumiem pod pojęciem tej umowy, z którą mamy tutaj do czynienia, jest dla nas istotne co do kształtowania tych relacji, bo to właśnie te relacje będą dla nas istotne, jeżeli będziemy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle za coś ponoszę odpowiedzialność i za co. Jedyny rodzaj odpowiedzialności, który my ponosimy bezpośrednio w stosunku do tego naszego organu administracji, to jest odpowiedzialność karno-skarbowa. No i przede wszystkim ona dotyczy tutaj zobowiązań podatkowych. Natomiast, proszę Państwa, z tej perspektywy ponosimy ją bezpośrednio znowu tylko wówczas, jeżeli to my podjęliśmy działania stanowcze o charakterze, że tak powiem, rozstrzygającym, konkretne. Zresztą pokażę Państwu tutaj te orzecznictwo dotyczące tego charakteru odpowiedzialności karno-skarbowej. Jeżeli natomiast, proszę Państwa, to będą tylko i wyłącznie czynności zlecone, przekazane, co do których decyzję podejmował podatnik, to w tym momencie, proszę Państwa, my tej odpowiedzialności również nie będziemy ponosili. Więc tutaj bardzo częste pytania, które się pojawiają z punktu widzenia tak naprawdę ograniczania tej mojej odpowiedzialności jako biura rachunkowego, odpowiedź na to, jak to ograniczyć, wbrew pozorom jest bardzo prosta. Przenieść ciężar decyzyjnego ośrodka z biura rachunkowego na podatnika. W większym stopniu, jako księgowy, stać się, można powiedzieć, wykonawcą tych czynności, które zostały nam narzucone przez podatnika. Oczywiście robić to zgodnie z przepisami, ale mimo wszystko realizować to w taki sposób, powiedziałbym, wtórny, a nie wpływać aktywnie na te rozliczenia podatkowe.
I to, co jest nam w tym momencie potrzebne, to właśnie udokumentowanie tego, co następuje w tej relacji pomiędzy podatnikiem a biurem rachunkowym. Udokumentowanie tej relacji, i nie mam na myśli umowy, udokumentowanie w kontekście przekazywanych danych i informacji. Ja mogę nie mieć w ogóle umowy w formie pisemnej, ale w tym momencie, proszę Państwa, jeżeli jestem w stanie wykazać, że dostałem kwoty na 100 tysięcy złotych, faktury na kwotę 100 tysięcy złotych i je prawidłowo rozliczyłem, a podatnik powie, no nie, w życiu przecież ja przykazywałem na 200, ale nie będzie w stanie tego może nie tyle udowodnić, tylko ja udowodnię właśnie, bo to jest ta odwrotność, że dostałem tylko na 100 tysięcy, nie ponoszę odpowiedzialności. I tutaj, proszę Państwa, niezależnie od tego, co by Państwo magicznego wpisali do tej umowy. Dlatego też to znowu nam pokazuje, że to prawidłowe poukładanie i pilnowanie tych relacji z tym moim kontrahentem będzie miało ten bezpośredni wpływ na to nasze zobowiązanie.